W najbliższą sobotę 11 marca rusza runda wiosenna czwartej ligi. Real rozgrywa mecz na wyjeździe, swój pierwszy mecz na wyjeździe. Panie prezesie, jak minęły przygotowania do sezonu? Jakie zmiany zaszły w zespole? W ogóle co nowego? Co nowego? Przygotowania rozpoczęliśmy od 10 stycznia. Trenowaliśmy na swoich obiektach, na sztucznym boisku w Kołobrzegu. Mecze rozgrywaliśmy sparingowe z bardzo dobrymi drużynami w Ustroniu Morskim, w Pobierowie, w Niechorzu. Graliśmy z drugą ligą dwa razy z Kotwicą Kołobrzeg. Też przyjemność mieliśmy rozegrać sparing z pierwszoligowym liderem, który stara się wejść do ekstraklasy, z Chojniczanką Chojnice. Tutaj duże ukłony, że w ogóle takie zespoły chcą z nami rozgrywać akurat mecze, bo mamy młody zespół, ja myślę, że on jest perspektywiczny, ta młodzież się rozwija. Jakie zmiany? No, trener pozostaje bez zmian. Pewna część zawodników po prostu nie sprostała treningom, a nie wymagają tej czwartej ligi. Wiadomo, jest to runda wiosenna. Jesteśmy na dole, trzeba było wzmocnić parę pozycji, żeśmy to poczynili. Ściągnęliśmy do klubu czterech zawodników, którzy będą tak zwanym tutaj w piłkarstwie motorem napędowym. Jest to bramkarz, który ma za sobą i pierwszoligowe występy. Paweł Waśków z Kotwicy Kołobrzeg rozwiązał kontrakt. Ściągnęliśmy także stopera z trzecioligowego Leśnika Manowo. Podstawowy zawodnik, młody. I dwóch zawodników z Bałtyku Koszalin, Łukasz Wiśniewski, napastnik, pomocnik i nasz wychowanek, kiedyś mieszkał w Dygowie, Michał Lampa, gdzie też ma w młodzieżowych drużynach Lech i Gdańsk występy Bałtyku Koszalin. Myślę, że tutaj ze sparingów i pracy na treningach tych zawodników jesteśmy z trenerem zadowoleni. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy już taki poważny mecz mieliśmy tydzień temu. Półfinał Pucharu Polski tutaj w Byłym Koszalińskim. Zostały cztery drużyny. Wygraliśmy na wyjeździe z czwartoligowym zespołem Gryfa Polanów, gdzie zajmuje siódme miejsce, 2-0 na wyjeździe. Także jesteśmy na razie zadowoleni. No i czekamy w sobotę na ten pierwszy mecz. Jest to wielka niewiadoma. Runda wiosenna jest, na pewno będzie bardziej wymagająca. Każdy będzie chciał się, my będziemy walczyć o utrzymanie tej ligi, bo stać tutaj Dygowo na tą ligę, żeby była ta czwarta liga. Ten poziom, żeby był utrzymany. No i dużo od tych pierwszych sześciu meczy, ja myślę, że to dużo od sześciu meczy pierwszych będzie zależało, bo gramy z drużynami, które są gdzieś koło nas, tak? Zajmują w tych miejscach w dolnej części tabeli. Myślę, że po tych meczach będziemy bardziej spokojni. Zaszły też, nazwijmy to, takie zmiany techniczne, jeśli chodzi o obsługę meczów. Może coś o tym, mam tu na myśli kamery. Ja myślę tak, że tutaj duże zmiany zachodzą takie organizacyjnie. Duże zmiany na plus, bo akurat teraz Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej wprowadził, że kluby czwartoligowe otrzymają zestawy do nagrywania meczy, kamery i będziemy musieli na serwer przesłać, jak będziemy grali u siebie, każdy klub jest zobowiązany na serwer wysłać cały mecz, będzie później te mecze można oglądać na ogólnodostępnych gdzieś tam linkach, ściągać po prostu te mecze, że po prostu w tygodniu możemy obejrzeć sobie przeciwników, z którymi będziemy grali za tydzień, tak, podejrzeć tą drużynę, jest to fajny jakiś pomysł. Daleko idące te zmiany, które mogą być od nowego sezonu, to są takie, że Azoty chcą wejść jako tytularny sponsor czwartej ligi, Azoty Police, i z tego, co tutaj prezes Bednarek powiedział, będą z klubów zejdą opłaty za sędziów. To jest duży koszt, jako dla nas, dla takiego małego tutaj klubu, to jest duży koszt. I także będą przedstawiciele tej firmy jeździć po stadionach, gdzie kluby ich zaproszą, sprawdzać glebę, badać glebę i odpowiednie składniki nawozów będą na, żeby poprawić też obiekty, murawy tych stadionów. Także jest to na plus na pewno duży. I to już teraz od tej rundy? Od rundy wiosennej, tak, już będą ci przedstawiciele tej firmy jeździć,
badać na miejscu od razu glebę i po prostu będziemy dostawać odpowiednie nawozy, żeby dbać o, o te boiska. I jeszcze krótko, jak zwykle, no, sprawa sponsoring Russella wygląda. No i właśnie tutaj znowu jest bolączka, tak? Kolejny rok, kolejna dotacja mniejsza z urzędu gminy. Ja już mówię tutaj, człowiek za dużo już chyba zdrowia stracił z tym, żeby jakoś to, nie wiem, wpłynąć na radnych, ale no mówię, nikogo nie będę zmuszał, żeby był za sportem. W tej gminie, nie wiem, jakoś to się może zmieni, bo ostatnio rozmawiałem tutaj z panem prezesem z firmy Enea, gdzie dostaniemy środki przypuszczalnie takie same jak w zeszłym roku, jest to kwota 35 tysięcy złotych na klub. No i zobaczymy, będzie rozmawiał też prezes Enea i z panem wójtem, czy z przedstawicielami z gminy, bo jak powiedział, to firma bardzo duże dała podatki w tym roku na klub, raczej na gminę z wiatraków, także myślę, że tutaj jakieś kroki będą, bo tą firmę interesuje tylko, żeby był sukces sportowy, tak? Żebyśmy wygrywali mecze na wiosnę i w przyszłym sezonie oni za wszelką cenę chcą wyższej ligi. Wtedy wejdą i w nazwę klubu i w odpowiednie zabezpieczenie całego obiektu, także. Russell do trzeciej ligi? Jeżeli mówię, to trzecia liga to jest na pewno górna półka dla takiej małej gminy, tak? Czwarta liga myślę, że wystarczająca, ale jeżeli się trafi taki sponsor, to czemu nie? Jasne. Proszę jeszcze tylko przypomnieć, jak z kim najbliższy mecz na boisku w Dygowie grać? Najbliższy mecz 18 marca w sobotę o godzinie 14 z Osadnikiem Myśliwórz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.